Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Michał Lubina, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Michale, co dzieje się takiego ciekawego w Kirgistanie, o czym powinniśmy jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej wiedzieć? Myślę, że powinniśmy wiedzieć, jak w jakimś kraju dochodzi do przewrotu. Powiedziałbym w ten sposób. Wśród licznych analiz na temat Kirgistanu, które czytałem, najbardziej podobała mi się analiza Mariusza Marszewskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich. To właściwie był wywiad jego dla jednej z gazet, w którym przyrównał on sytuację w Kirgistanie do Rzeczpospolitej Szlacheckiej w XVII wieku. I jakby zmiany władzy w Kirgistanie do rokoszy szlacheckich, które wybuchały, a potem te rokosze oczywiście były z udziałem przemocy, no a potem strony się jakoś dogadywały. Także myślę, że jakby jak będziemy patrzyli, idąc za tym porównaniem, jak będziemy patrzyli na Kirgistan, no to tak mniej więcej wyglądała pierwsza Rzeczpospolita, tak wyglądała zmiany władzy, więc myślę, że to mogłoby być ciekawe, dlatego że mechanizm jest trochę podobny do tego, który myśmy mieli w wieku XVII. No a poważnie mówiąc, to oczywiście myślę, że powinno nas interesować wszystko, co dotyczy Eurazji. No bo to jest ciekawe w takim systemowym podejściu, ponieważ to nam pokazuje, jak pandemia wpływa na kraje, a konkretnie na to, jak najbardziej obrywają najsłabsze kraje. Że te kraje, w których państwowość jest słaba, które są po prostu słabymi państwami albo momentami po prostu upadłymi państwami, no te kraje sobie najgorzej radzą i konsekwencją tego są właśnie przewroty, zamachy stanu i tak dalej. I myślę, że do takich wydarzeń będziemy musieli przywyknąć. To myślę, że to nie jest jedyne. Niestety, ale pandemia powoduje wznowienie konfliktów, jak w Karabachu, czy właśnie przewroty, jak czy demonstracje, przewroty, jak w przypadku Kirgistanu. Także podwójne, jakby powinno nas podwójnie interesować. Po pierwsze dlatego, że idąc za tym porównaniem Mariusza Marszewskiego, to jest jak Rzeczpospolita Szlachecka, a po drugie dlatego, że pokazuje nam trochę świat, w jakim żyjemy i jakby zagrożenia, które stoją przed różnymi państwami świata, no wynikłe z osłabienia spowodowanego pandemią. A co tam tak naprawdę się w tej chwili dzieje? Jakbyś mógł powiedzieć, przedstawić osobie, która no, jakby specjalnie nie ma na słuchu na tamten rejon. Doszło do ogromnych demonstracji. Odbyły się wybory, które to wybory zdaniem opozycji zostały sfałszowane przez urzędującego prezydenta Dzenbekowa, no już nie urzędującego, wówczas urzędującego, tak, on już przegrał, także w każdym razie Dzenbekow i jego stronnicy mieli sfałszować wybory. Doszło do demonstracji mniej więcej 5 do 15 tysięcy ludzi w Biszkeku, które to demonstracje okazały się no niezwykle skuteczne, ponieważ zajęły między innymi Pałac Prezydencki, większą część miasta. No i początkowo prezydent, on rządzi od 3 lat, od 2017 roku. Dzenbekow, no jakby politycznie rzecz ujmując, walczył dalej i nie chciał się temu podporządkować, ale ostatecznie zrezygnował. No i zrezygnował 15 października ze sprawowanej funkcji.
No i do władzy doszedł Sadyr Japarow. To był człowiek, który jeszcze na początku tego miesiąca siedział w więzieniu. Został z tego więzienia uwolniony. Został mianowany przez część posłów premierem, a obecnie został mianowany, znaczy przejął tymczasowo obowiązki prezydenta państwa, chociaż tak na dobrą sprawę był trzeci w kolejności jako premier, natomiast tutaj te drugi był marszałek parlamentu. Natomiast te formalne rzeczy są tutaj nieistotne. To parafrazując Mao Zedonga, władza pochodzi z lufy karabinu, to w przypadku Kirgistanu no władza pochodzi, znaczy władzę przejmuje ten, kto po prostu ją przejmie w wyniku przewrotu ulicznego i to jest kolejny raz w tej republice. Myślę, że to jeszcze nawiązując do pierwszego pytania, to też jest bardzo ciekawe, dlatego że Kirgistan jest w ogóle krajem, w którym, który ma najwięcej demokracji albo najwięcej anarchii, albo jednego i drugiego, zależy jak patrzeć w Azji Środkowej. Azja Środkowa to jest raczej ziemia pełna dyktatorów, czasami niesamowicie groteskowych, tak jak w Turkmenistanie. Tam mają na przykład złote pomniki. W Turkmenistanie najpierw był Niyazow, czyli Turkmen Basza, a teraz jest Berdy Muhamedow. Jak był Niyazow, to budował sobie złote pomniki, a obecny zbudował sobie złoty pomnik na koniu. Także tam Turkmenistan jest jednym takim krajem. W Kazachstanie może nie ma aż takiego kultu jednostki, no ale też ówczesny strongman, zresztą znacznie bardziej kompetentny, czyli Nazarbajew też ma pełną władzę, chociaż obecnie zrezygnował, ale pierwsza decyzja jego następcy to była zmiana nazwy Astany na Nursultan, czyli na imię byłego prezydenta. Także to nam pokazuje w Uzbekistanie również najpierw był Karimow, który był człowiekiem no tak też o mocno dyktatorskich zapędach, znacznie mniej kompetentnym swoją drogą niż Nazarbajew. Obecnie jest Mirziyoyev, który jest bardzo ciekawym reformatorem, który dokonuje tam licznych zmian. No i oczywiście Rahman w Tadżykistanie, rządzący już od początku lat 90. To są wszystko mniej lub więksi dyktatorzy. No powiedzmy, że przywódca uzbecki to jeszcze nie doszedł do takiej władzy. Natomiast Kirgistan jest wyjątkiem na tej mapie Azji Środkowej, dlatego że tam no, co pewien czas przywódcy są obalani. To jest obecnie jest trzecim obalonym, także jak Kirgistan istnieje jako niepodległe państwo od 91 roku, od odpadu Związku Radzieckiego, to już zdążyli trzykrotnie obalić władzę, także myślę, że ten element wolnościowy albo anarchiczny, zależny od punktu widzenia, jest bardzo ciekawy. Pierwszy raz doszło do obalenia władcy, czy prezydenta, czy dyktatora w 2005 roku, w tak zwanej tulipanowej rewolucji, potem kolejnej w 2010 roku, no i teraz 2023 raz. Także Kirgistan jest krajem, w którym raz na jakiś czas władza zostaje obalona przez ludność. No i właśnie można to traktować jako element nawiązujący do Rzeczpospolitej Szlacheckiej. No a można też stwierdzić, że tu chyba te doświadczenia czy pochodzenie kirgijskie, te stepowe, to jest lud nomadyczny, no to tak trochę jak na stepie, no jak się nie podoba wódz, to zbieramy ekipę i go obalamy, no więc tutaj trochę podobnie po prostu obecny przywódca, czyli Japarow jest najsilniejszy, ma najwięcej szabel, tak kontynuując to porównanie marszewskiego, więc po prostu zdobył władzę. On jest jeszcze ciekawy, dlatego że nie dość, że to jest... Za co on siedział? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu.
Słuchaj, myśl, działaj. O właśnie, no właśnie chciałem to powiedzieć, bo siedział za porwanie urzędnika. No z jednej strony to on twierdzi, że to było motywowane politycznie i zapewne ma rację, z drugiej strony jest jednak dużo bardziej oskarżany niż inni politycy kirgiscy, jest oskarżany o związki z półświatkiem, czy generalnie z grupami przestępczymi. Tyle tylko, że znowu w przypadku Azji Środkowej, a szczególnie Kirgistanu, no to ta granica między polityką a bandyterką jest dość niejasna. No, można by w ogóle powiedzieć, że to często tak jest, nie tylko w Kirgistanie, natomiast tu jest jakby to bardziej to dosłownie widać. No i to jest ten awans Dżaparowa, no to jest niesamowity nawet w skali globu. No człowiek jednego dnia siedzi w więzieniu, następnego zostaje premierem, a po kilku kolejnych dniach prezydentem i przywódcą państwa. To jest jednak imponujący awans. No właśnie, to jest chyba bym powiedział kolejny powód, że można się tym zainteresować, jakby tak dla samej istoty jakby zrozumienia mechanizmów władzy, bo tutaj jest to naprawdę jest jakby w kirgijskiej wersji, czy tej lokalnej wersji, no mamy tutaj pewne uniwersalne mechanizmy przejmowania władzy w modelu tradycyjnym, czyli właśnie tym, że władza pochodzi z lufy karabinu. No tutaj w przypadku Kirgistanu po prostu trzeba mieć wystarczająco silną ekipę, która wjedzie do stolicy, przejmie władzę i już, tak? Natomiast tu jest jeszcze jeden wątek, który jest bardzo istotny, który no, umyka trochę, a mianowicie klanowy, dlatego że w przypadku Azji Środkowej, no to takim najbardziej naturalnym sposobem interpretacji polityki w tym rejonie świata jest patrzenie przez pryzmat klanów, dlatego że jakby klany były tradycyjnie, jeszcze przed czasami sowieckimi, były no, tradycyjnym modelem podziału społeczeństwa i wszystko szło takim po linii patronackiej, czyli patron-klient w obrębie klanów rozszerzonych rodzin. Potem przyszedł Związek Radziecki, to te klany się zmorfowały i zaczęły tworzyć swoje frakcje w partii. Jest zresztą taka przeurocza anegdota, że na samym początku, jak Sowieci zaprowadzali tam władzę radziecką, no to oczywiście zaprowadzali ją z wszystkimi możliwymi tymi no jakby urozmaicaniami, a więc również w pewnym momencie zaczęto walczyć z trockizmem i tłumaczono tym w Azji Środkowej, że to jest walka z klanem Trockiego, że to jest zły klan. więc te klany opanowały również partie. No i w tych partiach również po liniach klanowych awanse się decydowały. No i zresztą po dzień dzisiejszy, jak się patrzy na Azję Środkową, no to można tymi klanami patrzeć na władzę. No na przykład w Kazachstanie rządzi tak zwany stary ŻUS. W Uzbekistanie jest to klan samarkandzki. A w przypadku Kirgistanu zasadniczo podział taki główny tego kraju jest na północ i południe, dlatego że Kirgistan, jak zresztą każdy kraj Azji Środkowej, jest po pierwsze jest sztucznym krajem, dlatego że to są kraje stworzone przez Związek Radziecki w latach 20., kiedy albo 30., zależy który. Natomiast są to kraje, które tak na dobrą sprawę były po prostu różnymi, czy tam mieszkały różne ludy tureckie, czy turkojęzyczne i Kirgizi mocno spokrewnieni z Kazachami, no, nigdy nie mieli własnej państwowości, czy takiego pojęcia państwowości, tam raczej było raczej jakieś takie panregionalne, jeśli już, natomiast Sowieci przyszli, stworzyli kraje, którym nadali tożsamość, historię, administrację i tak dalej, no ale oczywiście to po pierwsze, więc to jest sztuczne, jakby te kraje są sztuczne z tej perspektywy istnieją mniej więcej 100 lat, znaczy niecałe 100 lat, no a po drugie jeszcze jakby do tego doszła jeszcze stalinowska polityka mieszania maksymalnie, czyli Azja Środkowa jest w efekcie regionem, który ma najbardziej sztuczne granice na świecie obok Afryki, dlatego że Stalin celowo tak podzielił te granice, żeby one nie odpowiadały etniczności,
No i efekt tego jest taki, że w przypadku Kirgistanu mamy północ, która ma silne związki z Kazachstanem i jest mocno zruszczona, no i jest zasadniczo zamieszkała przez Kirgizów, oraz południe, na którym też jest trochę Kirgizów, ale południe zasadniczo, no raczej jest tam po pierwsze sporo Uzbeków, a po drugie ta część południa w okolicach Oszu i okolic, to jest historycznie Dolina Fergany, która to Dolina Fergany była po prostu osobną jakby jednostką, tylko została podzielona na trzy kraje. Ona jest w Uzbekistanie, Kirgistanie i Tadżykistanie. No i to jest specjalnie tak zrobione, żeby tworzyć mnóstwo konfliktów. Na przykład na terenie Kirgistanu jest kilka enklaw uzbeckich. No więc to powoduje, Uzbekistan na przykład dostał tadżyckie historycznie Bucharę i Samarkandę, a z kolei Tadżykistan dostał ziemię na północy, które były zamieszkane przez Uzbeków. Tak? Także tam jest mocny miszunk, jeżeli o to chodzi, tam jest mieszanka straszliwa, no ale efekt tego jest taki, że to dla Kirgistanu ma przełożenie takie, że Kirgistan jest mocno podzielony po linii północ i południe, no i te klany dzielą się oczywiście na tam podklany i różnego rodzaju sojusze, ale zasadniczo funkcjonują w tej logice północ-południe. No i tak, jak spojrzymy na kolejnych prezydentów, no to obecny jest ten, który teraz przejął władzę, jest z północy. Poprzedni, czyli Jeenbekow, był z południa. Jego z kolei poprzednik, czyli Atambajew, był z północy. A wcześniejszy Bakijew, czyli ten, który został obalony w 2010 roku, był z południa. A poprzedni, ten pierwszy obalony, Akajew, był z północy. Także widzimy, że tutaj jest tak naprzemiennie, bo logika, jakby mechanizm przejmowania władzy jest taki, no, że jak już któraś z tych frakcji, któraś albo północ, albo południe dojdzie do władzy, no to oczywiście usiłuje tą władzę utrzymać, bo władza to jest przede wszystkim kontrola zasobów i rozdzielanie tych zasobów po liniach patronackich swoim. No więc stara się tą władzę utrzymać, gromadzić, powiększać, co oczywiście powoduje później niechęć innych grup, które co pewien czas dokonują próby albo czasami skutecznie zamachu stanu. No ale jeszcze wracając, zasadniczy ten podział, oczywiście jak każdy podział, on jest w jakimś stopniu umowny, ale północ jest bardziej uprzemysłowiona, bardziej zruszczona, tam jest dużo silniejsza obecność języka rosyjskiego. Południe jest bardziej rolnicze, na północy też dużo silniejsze związki z Rosją, ale też nie tylko dlatego, że zruszczeni, ale też dlatego, że jeżdżą do pracy do Rosji. Chociaż z południa też jeżdżą, ale na południu mają też możliwości handlu z Uzbekistanem czy z Chinami, czy z Tadżykistanem, no i przemytu, to też jest istotne, no ale też południe zarabia właśnie na handlu z Chinami, to też jest istotny element, no i południe ma jeszcze problem z Uzbekami, tam co pewien czas wybuchają różnego rodzaju konflikty etniczne, bo te granice są sztuczne, no i to mamy taką sytuację dość chaotyczną, a na to się nakłada fakt, że Kirgistan no, nie jest silnym państwem, no, nie zbudował nigdy struktur silnych państwowych. No, żeby powiedzieć coś, co z polskiej perspektywy może brzmi dziwnie i wręcz szokująco, ale w Kirgistanie no, za najlepszy okres uznaje się okres radziecki. Był to okres, w którym był spokój, rozwój, w którym żyło się dostatnio, że tak się wyrażę, nawiązując do propagandy z tamtych czasów, no ale rzeczywiście jakby czasy radzieckie w Azji Środkowej były czasami, które się wspomina dobrze, miło. To był dobry czas dla większości mieszkańców. No więc, a potem przyszła ta niepodległość, no i ta niepodległość jest bardzo mocno rozrywana właśnie przez te różnego rodzaju klany, które właśnie niczym te różni możnowładcy w pierwszej Rzeczpospolitej po prostu przejmują władzę na ulicy, jeśli nie ma innej możliwości. No poprzedni poprzedni, Jeenbekow teraz zrezygnował. Ciekawe, co się z nim stanie. No właśnie, Michale, bo to o to ci chciałem właśnie spytać, bo on, rozumiem, sam zrezygnował, jak podają
media, cytując go, żeby uniknąć rozlewu krwi i dalszej destabilizacji kraju, no to można by powiedzieć, docenić tą postawę, że tutaj okazał się takim odpowiedzialnym przywódcą. Co ty w ogóle sądzisz na ten temat? No tak, no możemy mieć, że rzeczywiście mógł strzelać i przegrać, tak? Natomiast nie, no ja to oświadczenie odczytuję jako kapitulację na honorowych warunkach. Dlatego, że, no, że on już rozumiejąc, że przegrał, no to oczywiście zastosował takie słownictwo, które ma przykryć ten przykry fakt, że przegrał i że jest już po nim politycznie. No i to jest też istotne właśnie, jak on się tam dogadał z tym następcą swoim, czyli z Dżaparowem. No i to jest pytanie, czy w zamian za no jednak takie łagodne, bo żeby była jasność, ten przewrót, on może nie wygląda zbyt łagodnie, że tak powiem, natomiast w skali tych trzech przewrotów to jest najbardziej taki właśnie no aksamitny. No, krew nie leje się strumieniami po ulicach, nie mamy mnóstwa zabitych, rannych, nie mamy zniszczonych sklepów chińskich, jak to miało miejsce poprzednio, więc jakby to jest taka wersja łagodna, tak? Taka umiarkowana, no więc wydaje mi się, że tam musi dochodzić do jakiejś negocjacji między właśnie Dżembekowem a Dżaparowem, w którym no zwycięski, autor zwycięskiego przewrotu, tak? Czy autor zwycięskiego rokoszu tutaj negocjuje z tym, który właśnie traci władzę. No i myślę, że tak, jeżeli ta hipoteza jest prawdziwa, no to mogliby mu pozwolić zostać w Kirgistanie, albo nie zostać w ogóle, żeby mieszkał sobie tam. Natomiast to była jeszcze nowsza interpretacja, to by było znowu bardzo ciekawe. Natomiast no nie, jak już został obalony, to myślę, że nie ma przyszłości. Chociaż znowu kto wie, Kirgistan to jest bardzo ciekawe laboratorium jakby polityczności, tak szeroko rozumianej. Kształtowania się demokracji, rozumiem. Tak jest, tak, jak najbardziej. O właśnie, można z tej perspektywy też na to spojrzeć, rzeczywiście. No jakby nie spojrzeć, no, tak z demokratycznej perspektywy spojrzeć, no to mimo wszystko jest to chyba lepsze niż to, co mają Turkmeni na przykład, którzy mają tych swoich dyktatorów budujących sobie złote pomniki. No więc to chyba lepiej jednak mieć takich przywódców, których można jednak obalić w jakiś sposób. Tak? Także, Tak, także z tej demokratycznej perspektywy. Natomiast co chciałem powiedzieć, to tak. Dwóch poprzednich przywódców, tych obalonych, czyli Akajew i Bakijew, są odpowiednio w Moskwie i w Mińsku na emigracji politycznej. No i pytanie, czy tak samo będzie z Dzhenbekowem. Dzhenbekow, czyli ten, który obecnie obalony, no obalony numer 3, żeby tak to tutaj uszeregować. No Dzhenbekow swojego poprzedniego patrona, czyli Atambajewa, to był człowiek, który doszedł do władzy po drugim przewrocie. Tam po drodze jeszcze była, po drodze było tak przez chwilę demokratycznie, była Roza Otunbajewa przez chwilę, rządziła, ale przez chwilę, potem do władzy doszedł Atambajew i on na swojego następcę właśnie desygnował Dzhenbekowa, ale Dzhenbekow jak został tym władcą, to się wyzwolił od patrona i go wsadził do więzienia. Także no i Atambajew był w więzieniu od tego roku, od połowy tego roku. No on za chwilę w trakcie tych zamieszek na chwilę został uwolniony, po czym znowu zamknięty. Także tam się dzieje. No i zobaczymy, jak teraz będzie z Dzhenbekowem. Muszą mieć silne nerwy. No, także tu nie, jakby polityka w Kirgistanie, nie żarty, tak? Tutaj naprawdę, no to jest ta tradycja nomadyczna, no tak jak na stepie mamy różnych przywódców, różnych klanów, no i na tych koniach, jak tam się tłuką, no to jak trzeba umieć się bić, nie? Trzeba... No, tak, w sumie też patrząc na tą sytuację, bo mówisz o tych klanach, ale też gdzieś tam nasuwa się w naszej przestrzeni politycznej porównanie do partii. No u nas też przecież mieliśmy ostatnio
dość nerwową sytuację, trzeba mieć również u nas stalowe nerwy. Tak, no myślę, że jeszcze nie doszliśmy do etapu Kirgistanu, w którym się obala na ulicach, no ale może to jest jakby, jak się nie ogarniemy i nie zaczniemy dbać o nasze państwo, no to może taki scenariusz nas czeka, także warto wziąć tutaj z tego, warto lekcje wyciągnąć z tego. Dobrze, a Michale, powiedz mi z punktu widzenia turysty, który no jak patrzy na zdjęcia i na te góry w Kirgistanie, to myślę, że no marzy mu się tam znaleźć. Co ty radzisz tutaj ludziom? Znaczy teraz jest pandemia, więc przegrana sprawa, ale jako człowiek, który 12 lat pracował w branży turystycznej przed pandemią, to również teraz to już mogę mówić, bo to nie jest kryptoreklama, bo teraz i tak nic nie, już niczego nie ma turystycznie, ale sam organizowałem wyjazdy do Kirgistanu, podobnie jak do kilku innych krajów w Azji Środkowej i to jest wspaniały kraj turystycznie. Ta polityka w ogóle tam nie wpływała na turystów, to zupełnie jakby była inna sprawa, tak? To nawet, zresztą myślę, że teraz nawet jakby się tam jakiś turysta zapodział, to by go szybko mu powiedzieli, że ma zejść z tego głównego placu w Biszkeku i uciekać stamtąd, bo to są ich sprawy, a nie turystów. W każdym razie turystyka była ważnym elementem jakby wpływów do budżetu Kirgistanu, dlatego że to jest kraj w przeciwieństwie do sąsiadów, no niestety nie posiadający jakichś szczególnych bogactw naturalnych. No to nie jest Turkmenistan, który ma gaz, więc turystyka właśnie była takim no dobrym sposobem dla zwykłych ludzi zarobienia jakichś pieniędzy. To jest piękny kraj, porównywany do Szwajcarii, nazywany Szwajcarią Azji Środkowej. Ma piękne góry, piękne jeziora też. To najsłynniejsze jest obok Biszkeku, ale ono nie jest aż tak Issyk-Kul, tak? Ono nie jest, to nie jest moje ulubione. Sary Czelek jest moim ulubionym jeziorem w Kirgistanie, no ale właśnie piękne góry i to zarówno do takiej turystyki jakby zwykłej, jak i można po górach chodzić. Kirgistan super, to jest super miejscem. Dodatkowo jeszcze no dość tanie loty, to znowu przed pandemią, teraz to nie wiadomo jak będzie, ale czy to do Biszkeku, czy do będącego czy do Almaty będącej bardzo blisko, czy Almaty, tak, jak to się odmienia, do Almaty chyba teraz się nie odmienia, w każdym razie dawniej do Almaty, no to jest obok bardzo łatwo można dojechać. Także no, kraj znakomity, dla polskiej kieszeni jeszcze bardzo, bardzo korzystny, bo tanio. Ludzie bardzo sympatyczni. Wszędzie się można porozumieć po rosyjsku, więc bez problemu. A i nawet angielszczyzna tam chyba trochę wchodzi, więc przynajmniej w tej turystyce. Także bardzo dobre miejsce. Ja też polecam osobiście, jakby ktoś, jak się otworzy, czy kiedyś się otworzy, teraz nie wiemy jak to z tą pandemią, ale gorąco polecam przekroczenie granicy chińsko-kirgijskiej. To naprawdę jest no, granica światów. Po pierwsze jest to piękne miejsce w górach, no ale po drugie, jak ktoś chce się przekonać, jak wyglądają Chiny, jak Chiny funkcjonują w Xinjiangu, to przekroczenie tej granicy jest warte, znaczy jest więcej warte niż tysiące słów. To jest naprawdę miejsce, które bardzo otwiera oczy. No więc ja osobiście polecam Kirgistan. Spokojnie można jechać samemu, tak, żeby nie było, że tu jakąś kryptoreklamę stosuję, no to jest to miejsce, do którego bardzo, no bez problemu można jechać samemu. Jest tanio, bardzo ciekawie, piękne góry, bo to jest tak, Kirgistan ma przede wszystkim przyrodę, Uzbekistan ma przede wszystkim zabytki, no a obok w Kazachstanie jest Almata, które jest najpiękniejszym miastem w Azji Środkowej, do życia może, tak, najlepszym. No i nieopodal jeszcze jest równie piękny Tadżykistan, czy Turkmenistan, którym to Turkmenistanie mamy złote pomniki, no więc to też jest jakaś tam atrakcja. Także, ale Kirgistan z tych wszystkich krajów jest takim najbardziej dla tych, którzy lubią przyrodę, którzy lubią pustki, to znowu, jakby ktoś wjeżdżał z Chin, to doceni,
te pustki, te jurty na tle gór, to jest naprawdę bardzo, bardzo ładne miejsce, także gorąco polecam. Jak pandemia kiedyś pozwoli, to warto zdecydowanie do Kirgistanu pojechać. I rozumiem to, co mówiłeś, bo to też mnie tak pozytywnie zaskoczyło, że te wcześniejsze przewroty, one nie obniżały poczucia bezpieczeństwa turystów, bo rozumiem tą kwestię, o tą kwestię starali się miejscowi zadbać. Tak, tak, dlatego, że to jest jakby, turysta jest poza kategorią, to jest on, no chyba, żeby po prostu, nie wiem, poszedł na wiec i zaczął popierać któregoś z kandydatów, tak, no, ale to rozumiem, że szaleńców chyba nie ma wśród większości przynajmniej osób jadących turystycznie, tak, natomiast dopóki człowiek stoi z boku tego, to nie zostanie przez to dotknięty, no jakby miejscowi zrobią dużo, żeby go przed tym ochronić. Ja myślę, że to jest ogólnie postawa dość typowa w tej części świata. To nie jest to tak, że jak są jakieś przewroty w Afryce, że tam się naprawdę niebezpiecznie robi dla wszystkich, którzy są przez przypadek obecni, to tutaj tak nie jest, więc akurat to nie będzie miało aż takiego wpływu na turystykę. No na turystykę podstawowy wpływ ma pandemia, która ją zabiła de facto, przynajmniej na razie. Natomiast jeżeli to ustąpi, to wtedy myślę, że ktokolwiek by nie rządził w Kirgistanie i jakkolwiek byśmy się nie naczytali, jakich kto ma tam związków z Półświatkiem czy z innymi tymi, to nie będzie miało żadnego wpływu i nie powinno mieć wpływu na nasze decyzje, dlatego że zdecydowanie jest to miejsce, do którego warto pojechać. Gorąco polecam, ja byłem kilka razy w Kirgistanie od 2014 roku, pierwszy raz, ostatni raz w 2018, to przez ten czas nie zmienił się jakoś bardzo, nie został zepsuty przez turystykę, jak to ma miejsce w przypadku kilku krajów, to raczej Uzbekistan był takim bardzo popularnym, stał się bardzo popularnym krajem turystycznym wśród zachodnich turystów, taką trochę drugą Gruzją się zaczynało stawać, no ale potem przyszła pandemia, więc ona zatrzymała wszystkie procesy i turystykę zabiła, więc o tym będziemy mogli rozmawiać dopiero jak powróci sytuacja sprzed pandemii, jeśli powróci. No to narobiłeś mi smaku jako miłośnikowi gór i to gór z ludzi, więc pewnie wezmę pod uwagę te twoje wskazówki. Polecam gorąco raz jeszcze. W tym miejscu postawmy kropkę. Dziękuję dzisiaj państwa i moim gościem. Był Michał Lubina, ekspert do spraw międzynarodowych. Dziękuję, Michale. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!